Kolejna walka, walka żeńska. Amanda Bobby Cooper z teamu Claudii i Jamie Moya z mojego teamu. Bardzo lubiłam Jamie, ponieważ była pracowitą zawodniczką, codziennie bardzo skoncentrowana na ciężkiej pracy. Doskonała w parterze, bardzo dobre zapasy, w stójce również się odnajdywała, pomimo że należy do tych niższych zawodniczek, jeżeli chodzi o wzrost, to naprawdę potrafiła i lubiła wymieniać ciosy czy kopnięcia. Wiedziałam, że zestawienie Amandy i Jamie będzie to zestawienie, które zaowocuje wygraną na moim koncie, na koncie mojej drużyny. Walka pomiędzy Jamie a Amandą przebiegała bardzo dobrze, bardzo pomyślnie, po naszej myśli. Jamie kontrolowała całą walkę. Planem była wymiana ciosów i skrócenie dystansu i sprowadzenie walki do parteru, bo wiedzieliśmy, że Amanda ma doświadczenie bokserskie, że jest zawodniczką, która lubi wymieniać ciosy. Amanda również miała problemy z robieniem wagi, ponieważ należy do może niezbyt wysokich zawodniczek, ale bardzo umięśnionych w klatce czy w barkach. Po prostu jest bardzo masywnej budowy, także myśleliśmy, że będzie zmęczona, bo miała naprawdę duże problemy ze zrobieniem wagi. Walka do drugiej rundy, do połowy drugiej rundy przebiegała po naszej myśli. Niestety od drugiej połowy drugiej rundy Amanda przejęła kontrolę nad walką, zadała dość mocne kolano na brzuch Jamie, po którym ta straciła troszeczkę sił i Amandzie udało się skontrować sprowadzenie Jamie i znalazła się na górze. Wykorzystała tą szansę i pracowała bardzo ładnie ciosami ground and pound i łokciami. Myślałam, że sędzia przerwie tą walkę, ponieważ na łuku brwiowym Jamie pojawiła się ogromna bulwa krwi. Całe szczęście, że Amanda tam nie trafiła i nie doszło do rozcięcia akurat tego guza, ale udało się Amandzie rozciąć Jamie po jednym z kombinacji łokciem. Także była to dość mocna walka i dość krwawa walka. Ja tylko krzyczałam do Jamie: nie poddawaj się, podnoś gardę, ruszaj się, bo mówię, sędzia był bliski przerwania tej walki. No cóż, kończy się druga runda. Spodziewałam się trzeciej rundy, chociaż wiedziałam, że wygraliśmy pierwszą rundę. Zainkasowaliśmy pierwsze zwycięstwo. Byłam ogromnie szczęśliwa, chociaż sędzia ogłosił, że to Amanda Cooper zwyciężyła walkę. No, byłam strasznie zdenerwowana tym faktem. Chcieliśmy złożyć protest, bo dla mnie było to wielkim nieporozumieniem. Wpadłam w małe tarapaty z Komisją Stanową Nevada, ponieważ nie mogłam się zgodzić z tym werdyktem, chociaż wiedziałam, że gdzieś muszę odpuścić. No, nie dyskutuję się z decyzjami sędziów, chociaż nie zapunktowali tej walki dobrze. Sam team Claudii był zdziwiony, że Amanda zwyciężyła ten pojedynek. Jamie przyjęła to bardzo godnie, jak prawdziwy zawodnik. Przykre dla twojego teamu. Hej, z tej strony Joanna Jędrzejczyk. Już w czwartek kolejny odcinek The Ultimate Fightera na Extreme Sports Channel.